Grudziądz otwiera się na nowe pomysły. Jednym z takich pomysłów jest nagroda grudziądzkiego flisaka. Do Państwa dyspozycji dzisiaj prezydent Grudziądza Maciej Gramowski oraz autorka tej statuetki, pani Paulina Kaczor-Paczkowska. Na początek pana prezydenta poproszę o kilka słów odnośnie samej idei tej nagrody. Tak, bardzo dziękuję, szanowni Państwo. Flisak to symbol Grudziądza, ale też symbol trudnej, wytężonej pracy. Praca flisaka właśnie z tym jest związana i postanowiłem, aby ustanowić nagrodę flisaka właśnie grudziąckiego. W flisakach nagroda z założenia będzie przeznaczona dla osób, które przyczyniają się do rozwoju miasta, do promocji miasta, do pracy na rzecz miasta. Osobą, która będzie mogła nominować do nagrody, będą zarówno mieszkańcy, czyli ci, którzy mają inicjatywę uchwałodawczą, będą radni, instytucje, ale także i prezydent Grudziądza. Szczegółowe zasady przyznawania tej nagrody zostały określone w zarządzeniu, które dzisiaj zostanie opublikowane. Autorem tej statuetki jest pani Paulina Kaczor-Paczkowska, córka grudziąckiego artysty, też artystka, który kilkadziesiąt lat temu stworzył właśnie ten taki symboliczny pomnik flisaka grudziąckiego. Pomnik, który, fontannę właściwie, która bardzo wpisała się w pejzaż Grudziądza, jest takim planem zdjęciowym dla wszystkich, którzy odwiedzają Grudziądz, ale także i dla mieszkańców miasta. I myślę, że ta inspiracja i także to, że córka wykonała tą statuetkę, no jest jakby kontynuacją tej symboliki naszego miasta. To tyle tytułem wprowadzenia. Poproszę panią Paulinę o opowiedzenie, jak trwały prace nad tym właśnie statuetką. To znaczy, w ogóle bardzo dziękuję za taką możliwość realizacji takiej statuetki tu panu prezydentowi. I no, praca była niesamowita, ponieważ inspirowałam się rzeźbą taty. Ja pamiętam, jak on ją wykonywał, nawet troszeczkę przy niej pomagałam, bo to był okres, kiedy byłam na studiach. No, teraz natomiast ta rzeźba stała się inspiracją do stworzenia statuetki. Oczywiście zanim statuetka została wykonana, wykonałam 3 projekty. Ten został zaakceptowany, spodobał się i no, mogłam go zrealizować. Bardzo się cieszę, bo to jest fantastyczny pomysł, żeby promować historię Grudziądza, żeby wspierać osoby, które działają na terenie Grudziądza. No i mam nadzieję, że Grudziądzanom się spodoba ta statuetka. Właśnie, ta nagroda jest dedykowana osobom, instytucjom, jednostkom, przedsiębiorcom, firmą, więc jest tutaj bardzo szeroki wachlarz tych, którzy mogą być laureatami tej nagrody. W regulaminie zapisaliśmy, że tych nagród przyznawanych będzie maksimum 5 rocznie. Bo też chodzi o to, żeby nadać temu specjalny taki jakby prestiż tej nagrodzie. I myślę, że pierwsze decyzje zapadną niebawem, jeszcze w tym roku. Dziękuję. To teraz, jak pan prezydent mówił, wszyscy mogą jakby nominować, to formalnie jak to będzie wyglądało? Nie wiem, ogłosić jakiś termin, osoby będą, nie wiem, miały jakieś podpisy zebrać. Jak to formalnie będzie wyglądało? Tylko troszkę widać, formalnie w ten sposób, że regulamin to reguluje, że oczywiście to może być inicjatywa prezydenta, może to być inicjatywa radnych, przewodniczącego rady, może być inicjatywa mieszkańców. Przyjęliśmy tutaj zasadę tak samo, jak jest inicjatywa uchwałodawcza, czyli określona liczba podpisów, czyli mieszkańcy, tutaj mówimy o 150 podpisach, mogą nominować osobę, czy instytucję, czy firmę do tego tytułu, do tej nagrody. Później prezydent ma maksymalnie 2 miesiące na rozpatrzenie tego wniosku, no i podjęcie decyzji. To prezydent będzie rozpatrywał, nie będzie żadnej komisji, jakiejś takiej... Na razie nie założyliśmy, że to będzie kapituła, na razie jest to nagroda w gestii prezydenta, ale zobaczymy, będziemy to
czasie weryfikowali. Więc nie było tego typu nagrody w Grudziądzu, jedynie honorowy obywatel miasta, bardzo coś niesamowicie też prestiżowego, ale w ostatnich latach niestety nie było tutaj inicjatywy w tym zakresie. Myślę, że warto też do tego wrócić, do honorowego obywatela miasta. Myślę, że też niebawem ja podejmę inicjatywę właśnie skierowaniem wniosku do radnych o podjęcie takiej uchwały w kontekście konkretnej osoby. I to są osoby, które działają na rzecz miasta, nie wiem, w określonym czasie, bo to nie wiem, osoba, która na przykład w ciągu 2 lat ostatnio coś zrobiła, czy osoba, która na przykład w ciągu 10 ostatnich lat coś zrobiła? Jak myślicie, jak to będzie? Myślę, że to życie pokaże. To są i osoby, które mogły coś zrobić wyjątkowego w okresie ostatnich miesięcy, lat, ale też są osoby, myślę, które pracują na rzecz miasta przez wiele lat. Pracują na rzecz właśnie promocji miasta, ale i nie tylko, rozwoju gospodarczego miasta, więc jest wiele tutaj jakby obszarów i myślę, że warto mieć w zasobach tego typu możliwość wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych. Nie tylko osób, tak? To co powiedziałem, instytucji, przedsiębiorstw, więc tutaj wachlarz jest bardzo, bardzo szeroki. A kiedy poznamy pierwszych laureatów? Myślę, że w ciągu najbliższych, nie chciałbym powiedzieć dni, ale tygodni. A możemy uchylić jakąś rąbkę tajemnicy? Poczekajmy. Okay. Poczekajmy. Czy to będzie tylko statuetka, czy jakaś gratyfikacja? Nie, to tylko będzie statuetka, absolutnie prestiżowa nagroda, nie wiążąca się z żadną gratyfikacją finansową. To jest po prostu coś, co rzeczywiście ma dodać prestiżu. I takie było założenie, żeby się odwołać do symboliki Grudziądza. Odwołać się do symboliki takiej tytanicznej, codziennej, systematycznej pracy. Ja myślę, że ta statuetka, która została stworzona przez panią Paulinę Kaczkowską, no jest rzeczywiście, będzie czymś wyjątkowym, będzie czymś takim bardzo pożądanym. Proszę zobaczyć, naprawdę to jest porządna artystyczna praca i ja się też bardzo cieszę, że to jest autorstwem właśnie jest Grudziądzanka, tak? Gdzie tato pan Ryszard Kaczor przecież w przestrzeni Grudziądza stworzył bardzo wiele pięknych figur, tak? Bo to przecież nie tylko Lisak, ale przecież też panienka z ułanem, ale też to, co jest na ulicy... Róża, tak. Róża Joska, tak? Róża Joska. Czyli to, co jest na ulicy Sienkiewicza, więc naprawdę bardzo wiele takich ciekawych realizacji, które na co dzień upiększają nasze miasto i myślę, że też cieszą się dużą akceptacją mieszkańców i osób odwiedzających.